Od decyzji wyborców, którzy podejmą trud udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich, zależy ostateczny skład Rady Miejskiej, choć ostatnie słowo będzie należało jednak do zwycięzcy. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej nową Radę Miejską utworzą trzy formacje. 12 mandatów trafi do komitetu utworzonego przez Czesława Renkiewicza i tego nie zmieni już raczej nic. Kolejne 8 znalazło się w rękach Prawa i Sprawiedliwości, co właściwie również nie podlega dyskusji. Ostatnie 3 mandaty, które mogą stać się kluczowe, należą do Komitetu Wspólne Suwałki. Największą ilość głosów pośród kandydatów do Rady uzyskał Jacek Juszkiewicz, aż 888. Jeśli wygra wybory prezydenckie w drugiej turze, będzie musiał zrzec się mandatu i wówczas na jego miejsce do Rady będzie mogła wejść Anna Musiałowicz, która w okręgu numer 1 zdobyła trzeci wynik, uzyskując zaledwie 99 głosów. Jeżeli druga tura zakończy się zwycięstwem Renkiewicza, który w rozgrywce do Rady zdobył 799 wskazań, jego miejsce w tym organie zajmie kolejny z listy, czyli Grzegorz Gorlo. Jemu postanowiło zaufać 193 wyborców. Na tym jednak nie koniec, bowiem na listach komitetu utworzonego przez Czesława Renkiewicza znalazł się, i to z sukcesem, Roman Rynkowski, który uzyskał aż 746 głosów. Jeżeli nadal będzie zastępcą prezydenta, czego wykluczyć nie można, w Radzie jego mandat trafi do rąk Sylwestra Cimochowskiego. Aktualnie jednak te zmiany można uznać zaledwie za przewidywania, a nie fakty. Według stanu na pierwszy powyborczy dzień Rada to Jacek Juszkiewicz, Czesław Renkiewicz, Kamil Klimek, Roman Rynkowski, Jarosław Schabiński, Bogdan Bezdziecki, Zdzisław Przełomiec, Zbigniew Demezer, Anna Ruszewska, Tadeusz Czerwiecki, Karol Korneluk, Kamil Lauren, Piotr Rydzewski, Adam Ołowniuk, Grzegorz Izbicki, Filip Olszewski, Przemysław Turowski, Jarosław Kowalewski, Brygida Karpińska, Wojciech Fałtynowicz, Andrzej Łuczaj, Wioletta Wawrukiewicz, Marek Zborowski-Wejchman.